Dobry wieczór. Rozpocznę od gratulacji dla drużyny za zwycięstwo. Bardzo trudny mecz uważam, jeżeli chodzi o cały przebieg tego spotkania. Podziękowań dla naszych kibiców za wsparcie. I też od takich chyba gratulacji, ale też docenienia tutaj oficjalnie naszego kapitana Tarasa, który dzisiaj rozegrał 300. spotkanie. No wielka sprawa tutaj, wspaniały człowiek, wspaniały piłkarz. Duży to jest dla mnie zaszczyt, że mogę takiego zawodnika prowadzić. Już legenda klubu. Mam nadzieję, że jeszcze da wiele radości temu klubowi. Jestem o tym przekonany. Co do spotkania, uważam, że na początku mieliśmy oprócz bramki swoje szanse do strzelenia bramki, ale potem na pewno ten mecz kontrolowaliśmy troszkę w inny sposób niż zawsze. Mieliśmy mniej piłkę, a Zagłębie dochodziło do głosu. Uważam, że zagrało naprawdę dobre spotkanie i zmusiło nas do działań w obronie. Cieszę się tutaj, że Hansy dzisiaj strzelił dwie bramki, bo to jest taka historia, która w ostatnim meczu Hansy schodzi w momencie, kiedy no, muszę zrobić zmianę taktyczną. I to, co wspominałem na konferencji po meczu z Krakowią, jego profesjonalizm w tym momencie, jego poświęcenie dla drużyny, jego podejście do tej sytuacji, zrozumienie tego dzisiaj. Ja wierzę po prostu, że życie takie rzeczy oddaje. Dzisiaj Hansi strzela dwie bramki i prowadzi nas z całym zespołem do zwycięstwa w tym meczu. Także jeszcze raz gratulacje dla drużyny i odpoczniemy, będziemy przygotować się już do spotkania u siebie z Pogonią. Dziękuję bardzo. Radny Białystok, że po tej wpadce z Krakowią mecz z Lubinem miał jakby podwójne znaczenie, myślę, mentalnie bardzo, bardzo ważne. Już nie mówię o trzech punktach, ale o tym, jak zespół zareagował właśnie na porażkę i na tym można dalej budować kolejne dobre mecze. No na pewno ten mecz z Krakowią nie poszedł po naszej myśli. Widzieliśmy, jak ważne jest to, żeby poszukać zwycięstwa dzisiaj, bo to był no, z Pucharem Polski trzeci mecz bez zwycięstwa, w lidze drugi, więc no, wiedzieliśmy, że dzisiaj no, będzie to trudne spotkanie i takie też było, uważam. No ale bardzo cieszymy się z tego, że na trudnym terenie z dobrym przeciwnikiem wozimy trzy punkty, pracujemy dalej. Na pewno po słabszym meczu w Gliwicach chcieliśmy się zrehabilitować przede wszystkim postawą, no i też zwycięstwem. Myślę, że postawa była o wiele lepsza, natomiast ten wynik no, na pewno nas rozczarowuje. Mieliśmy swoje okazje, oczywiście Jagiellonia też miała, ale w piłce trzeba strzelać bramki i wtedy można myśleć o punktowaniu. Naprawdę pracowaliśmy bardzo ciężko, bardzo solidnie, no, ale efekt jest taki, że punkty nie zostają w Lubinie. Wiemy, co się dzieje też w tabeli, wiemy, jaka jest sytuacja, ale ten mecz pokazał, że z taką, powiedzmy, determinacją momentami, czy podejściem, następne mecze będą już punktowane. Dziękuję. Dobry wieczór, panie trenerze. Robert Radczyk, Radio Wrocław. Chciałem zapytać o pierwsze pół godziny tego spotkania, bo chyba zgodzimy się, że Zagłębie dało się zepchnąć Jagiellonii i widzieliśmy zespół, który momentami no, był tłem dla przeciwnika i dopiero w tych powiedzmy ostatnich 15 minut pierwszej połowy Zagłębie zaczęło grać tak, jak wszyscy tego oczekują. Z czego to wynikało, panie trenerze? Z tego właśnie słabszego meczu z Górnikiem, z Piastem, bo to jakby dwie różne osobowości. Byliśmy, wie pan, tacy usztywnieni od samego początku. Nie tylko nas, Jagiellonia potrafiła zepchnąć do defensywy. Podobny scenariusz w pierwszych minutach był w Warszawie, w wielu innych spotkaniach. Nie chcę rozdawać tytułów, ale widzę, że jest to zespół, który no, zgłosił poważne aspiracje do tego tytułu. Więc no, siłą rzeczy
nie zawsze drużyna jest w stanie się obronić przed dobrą grą przeciwnika. Ja tak jak mówię, jesteśmy niezadowoleni ze skuteczności, ale też, że sytuacje, po których mogły paść bramki, nie padły, straciliśmy w bardzo prostych sytuacjach. I to na pewno w tym momencie martwi, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, drużyna pokazała dzisiaj no, taką dobrą energię, że chcą dobrze grać w piłkę. Można byłoby ze spokojem oczekiwać kolejnych spotkań, gdyby nie to, że ta przewaga tak szybko stopniała nad strefą spadkową. I teraz, czy nie ma w panu obawy, że no, ta presja, która się pojawiła w ciągu tych trzech kolejek, będzie ciążyła drużynie, zwłaszcza w tych najbliższych spotkaniach? Pan, różnie drużyny reagują. Na jednych coś takiego działa mobilizująco, a inni, powiedzmy, mogą się usztywnić. Ja liczę na to, że na nas to zadziała mobilizująco.